Wpisałem sobie ostatnio w wyszukiwarce hasło, jaki jest najlepszy silnik w Peugeocie 308. No niezmiennie od lat będę powtarzać to samo. Największy. Taki moim zdaniem jest najlepszy silnik w Peugeocie 308. Witam Państwa serdecznie w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i zapraszam na kolejny odcinek. Testujemy dziś Peugeot 308 w przedostatniej, drugiej odsłonie w wersji GT z bardzo mocnym silnikiem, największym jaki był dostępny w tym pojeździe. I zastanowimy się wspólnie, czy to jest tylko trochę lepiej wyglądające kombi, czy może jest to samochód dający mnóstwo sportowej radości z jazdy, a może to jest nawet wilk albo lew w owczej skórze, a więc serdecznie zapraszam na Testujemy. ...301, 302, 304, 305. Później były jakieś zakłócenia, bo po 305 było 309, a później znowu powrócono do 306, 307 i 308. Ten model to 8. generacja serii 300 od Peugeotów, czyli trójka oznacza samochód klasy średniej, 0 to taki wypełniacz, a 8 oznacza generację kompaktu albo samochodu klasy średniej od Peugeota. Wyobraźcie sobie Państwo, że ten pojazd doczekał się trzech generacji. Pierwsza zadebiutowała w roku 2007 i produkowana była do roku 2015. Druga generacja została zaprezentowana w roku 2013, a więc było tutaj pewne zazębienie i pierwsza i druga były produkowane równolegle i w 2021, kiedy zakończono produkcję tej generacji 308, pokazano najnowszą, uważam też chyba jedną z ładniejszych, albo jeden z ładniejszych modeli Peugeota, jaki powstał do dziś, czyli ostatnia generacja 308. Do dziś tych wszystkich generacji 308 sprzedano ponad 7 milionów sztuk, a więc bardzo duże ilości. Samochód, który dziś sobie przetestujemy, został wyprodukowany w roku 2019, czyli jest to już pojazd po ostatniej modernizacji. Pod maską mamy najmocniejszego diesla, do tego automatyczna skrzynia biegów, już też najnowszej generacji o 8 przełożeniach, tak jak we wszystkich nowych modelach koncernu Stellantis, które dziś możemy kupić w salonie, choć tych modeli ubywa z roku na rok i mam wrażenie, że niedługo już w ogóle nie będą niczego sprzedawać, bo będzie to bardziej ekologiczne. Ten samochód przyjechał do nas z Niemiec, gdzie miał jednego użytkownika, był serwisowany cały czas w autoryzowanej stacji Peugeota i mamy tutaj do czynienia z odmianą GT, nie GT Line, tylko GT, czyli najmocniejszy diesel o mocy 180 koni i pojazd ten zdołał przejechać w 5 lat aż 185 tysięcy kilometrów. Druga generacja 308 moim zdaniem to bardzo zgrabny samochód, bardzo ładnie narysowany. Samochód, który pomimo 11 lat obecności na rynku wcale do dziś się nie zestarzał. Ten samochód cały czas wygląda świeżo, a szczególnie gdy mamy do czynienia z tak fajnie wyposażoną i z tak atrakcyjnie wyglądającą generacją GT, to ten samochód może na pewno się podobać. Ta generacja 308 po pierwszej generacji Peugeota 508 to w końcu fajne samochody, które mogą się podobać, które były bardzo dobrze wykonane, które zerwały z tym stereotypem przyklejonym do samochodów francuskich. I Peugeot, i Citroën, i Renault miały taki okres w swojej historii, że nie cieszyły się zbyt dobrą estymą, były uważane za samochody byle jakie, za samochody, które szybko się zużywają i właśnie 308 i pierwsza generacja 508 zerwały z tym wizerunkiem. To naprawdę niezłe auto. Z tyłu samochód jest bardzo zgrabny, podobają mi się ładnie wkomponowane tylne lampy, wykonane częściowo w technologii LED-owej. Zobaczcie, jak one ładnie tutaj wchodzą na
tylny błotnik. I w ogóle wersja kombi z jednej strony jest samochodem praktycznym, ale też wygląda bardzo ładnie. Ten samochód nie jest taki karawanowaty, jest bardzo zgrabny, jest bardzo obły z tyłu. Patrząc na linię boczną, też wygląda zgrabnie. Duże tylne okno, a więc w tym samochodzie będzie doskonała widoczność dookoła podczas manewrowania. Fajnie, że ktoś tutaj nie zapomniał o relingu dachowym, który jest wykonany z aluminium. Z jednej strony praktyczność, bo możemy sobie tutaj zamontować jakiś bagażnik dachowy, a z drugiej strony ten samochód wygląda na nieco wyższy, bo trzeba przyznać, że jego sylwetka jest taka dość klinowata. Samochód jest długi. Bardzo ładnie wyglądający przód. To też jest ta nowa twarz Peugeotów, 508 pierwszej generacji. Ja tak nawiązuję do tego samochodu, bo pamiętam, jak zaczęliśmy sprzedawać 508, kilka lat później zaczęliśmy też sprzedawać tą generację 308. Może to nie był aż taki przebój jak 508, ale to był naprawdę niezły samochód i szczególnie w takich fajnych odmianach wyposażeniowych z mocnymi silnikami te samochody do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością. Z przodu podoba mi się ta nowa atrapa chłodnicy w wersji GT, jest nieco inaczej ukształtowana i tak patrząc z boku, to ona praktycznie stoi zupełnie pionowo, a więc nie jest do końca tak aerodynamiczna jak cały przód. Zresztą lampy też, zobaczmy, pokażmy to Sebastianie, lampy też są umieszczone dość pionowo, tutaj takie ładne wycięcie w zderzaku. Tutaj jeszcze nie ma tych charakterystycznych kół peugeotowskich, to co widzimy w nowych modelach tego francuskiego producenta. Mamy za to ładnie wkomponowane światła do jazdy dziennej i mamy fantastyczne oświetlenie w postaci reflektorów wykonanych w technologii Full LED. Tutaj jest kamera, która steruje tymi światłami, a więc w okamgnieniu przełącza światła mijania na drogowe. Tutaj mamy też dodatkowe lustra, które pełnią rolę doświetlania zakrętów, światła przeciwmgłowe też wykonane w technologii LEDowej i ładnie wkomponowany kierunkowskaz. Tu akurat kierunkowskaz żarówkowy, tak, to jest żarówka, natomiast bywały, nie wiem, czy to były jakieś doposażenia, czy to był jakiś retrofit taki, ale bywały Peugeoty z pływającymi kierunkowskazami wykonanymi w technologii LEDowej. Tego akurat w tym samochodzie nie ma. Odmiana GT Line to nieco inne zawieszenie, to nieco inne felgi. Gdy patrzyłem na nie przed chwilą, mógłbym odnieść wrażenie, że są większe niż w rzeczywistości. Tymczasem są to zwykłe 18-calowe koła. Natomiast niski profil opony, bo 225, szerokość 40, ZR18 i taki talerzowaty kształt felgi powoduje, że myślałem, że to jest 19. Na pewno nie powiedziałbym, że jest to felga 18-calowa. W wersji GT Line mamy nieco sztywniejsze zawieszenie, ten samochód nieco lepiej hamuje, nieco lepiej skręca właśnie dzięki tym wszystkim komponentom, które wchodzą w skład pakietu GT. Masa robocza tego samochodu, tak użyję tutaj nomenklatury kolejowej, masa robocza Peugeota 308 w tej odmianie z tym silnikiem to 1425 kg, a więc to nie jest wcale tak mało. Przecież mamy do czynienia z samochodem kompaktowym, co prawda w wersji kombi. Tutaj otwieramy pokrywę silnika, która jest wykonana z aluminium, a więc jest bardzo lekka. To jest znana jednostka napędowa w całej gamie rodziny PSA. Oczywiście drucik jest, nie ma tutaj amortyzatora gazowego, jak na przykład w 508, ale to jest nieistotne, bo istotne jest to. Motor 2.0 HDI albo Blue HDI, legendarny silnik od Peugeota i Citroena, tutaj w tej odmianie najmocniejszej, czyli 180 koni, połączony z automatyczną skrzynią biegów o 8 przełożeniach. Jest to skrzynia japońskiego producenta firmy Aishin, która dostarcza te przekładnie do całego koncernu Stellantis, do przednionapędowych modeli BMW i do prawie całej gamy modelowej Volvo. 185 tysięcy kilometrów przebiegło, więc to najwyższy czas na wymianę rozrządu i ten rozrząd był wymieniony przy 170 tysiącach kilometrów. Pokażmy to Sebastianie. Rozrząd oczywiście wymieniony w autoryzowanej stacji Peugeota. Było to w tym roku, 21 marca, więc o tej części zapominamy. Myślę, że jeżeli jest to zrobione na oryginalnych częściach, a jest, no bo było to zrobione w autoryzowanej stacji, to o następnej wymianie możemy pomyśleć dopiero przy
300 tysiącach kilometrów. Automatyczna skrzynia biegów Aishina według Peugeota jest skrzynią bezobsługową. Mamy tam wieczny olej, którego według Peugeota nie należy wymieniać. No, ja oczywiście zalecam coś wręcz odwrotnego. Ten olej należy wymieniać i myślę, że warto po zakupie w tym samochodzie dokonać takiej profilaktycznej wymiany oleju w tejże przekładni, dokonać tej wymiany w sposób grawitacyjny i będzie ona działać długo i bezawaryjnie, choć te skrzynie biegów mają przydomek zupełnie bezproblemowych. Legendy głoszą, że bez dotykania, bez wymiany oleju w tej przekładni potrafi ona przejechać 300 tysięcy i nawet więcej bez żadnych problemów i cały czas będzie działać dobrze, nie będzie absolutnie szarpać. Motor bardzo trwały, bardzo udany. Szkoda, że tych dużych diesli już w nowych Peugeotach kupić nie możemy. Tym bardziej warto o niego zadbać. Warto skrócić interwały olejowe, bo producent przewiduje wymianę środka smarnego w tym silniku co 30 tysięcy kilometrów. Myślę, że jeżeli skrócicie to Państwo do 15, do 20, to na pewno będzie to dobre dla tego silnika i przejedzie te obiecane 500 000, bo te silniki mają taki średni właśnie resurs do naprawy głównej ponad 500 tysięcy kilometrów. Zresztą projekt HDI trwa od lat 90. Te motory cały czas są udoskonalane i tutaj mamy do czynienia z tym ostatnim, najlepszym wcieleniem tego silnika. Na co zwrócić uwagę w tym silniku? Na odmę. Kilkukrotnie naprawialiśmy to w samochodach koncernu PSA. Ta część potrafi narobić trochę kłopotów w silniku, może nie zniszczy silnika, ale potrafi doprowadzić do rozszczelnienia silnika, potrafi doprowadzić w niektórych przypadkach do zwiększonego poboru oleju, potrafi też doprowadzić do tego, że pojawią się jakieś wycieki, których nie chcielibyśmy na pewno naprawiać. A więc to warto skontrolować, warto taką odmę wymienić, jeżeli nie spełnia ona swojej funkcji i niestety nie możemy tutaj wymienić samej odmy, należy ją wymienić, albo ona jest zintegrowana wraz z plastikową pokrywą zaworów, a więc no nie będzie to jakaś najtańsza naprawa, ale to też nie są jakieś tysiące złotych. Myślę, że w granicach 1500 zł cała operacja może się zamknąć, a więc warto zwrócić na ten element uwagę. Poza tym układ turbosprężarki, wtryskiwacze, to wszystko jest bardzo trwałe, nie sprawiające absolutnie żadnych problemów. Peugeot w tym wydaniu to najnowsza norma emisji spalin Euro 6 DTEMP, więc mamy tutaj dwa rodzaje katalizatorów. Jeden to FAP, czyli mokry filtr cząstek stałych. Uzupełniamy tutaj popularny płyn Eloise, który podnosi temperaturę spalin i pozwala na łatwiejsze ich wypalanie nawet w ruchu miejskim, nawet podczas jazdy na krótkich dystansach. Drugi katalizator to NOx. Uzupełniamy płyn AdBlue. Na komputerze pokładowym mamy zawczasu informację, kiedy należy go uzupełnić, ile możemy przejechać jeszcze na tym płynie kilometrów, a więc bez obawy tym dieselkiem będziecie Państwo mogli jeszcze przez kilka najbliższych lat wjechać do Berlina albo do Paryża, jeżeli będzie taka potrzeba. Całość komory silnikowej wykonana bardzo schludnie, doskonały dostęp do obsługi serwisowej. Tutaj mamy akumulator, tutaj mamy filtr powietrza, tutaj jest skrzynka z bezpiecznikami. Po prawej stronie albo po lewej Państwa stronie mamy wlew płynu do spryskiwacza, zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, bagnet do pomiaru poziomu oleju i wlew oleju. Kiedy wymieniamy olej, tam też go uzupełniamy. Pozdrawiamy Pana maszynistę. Zajrzyjmy do wnętrza, zobaczmy, jak ten samochód jest wykonany. Mamy tutaj fajną funkcję, komfortowy, bezkluczykowy dostęp. Wystarczy dotknąć klamkę, w tym miejscu samochód się zamyka, składają się też lusterka i tutaj zauważyłem jedną rzecz. Mamy tutaj funkcję monitorowania martwego pola, więc gdy mamy kogoś na sąsiednim pasie ruchu, gdy zmieniamy pas, gdy wyprzedzamy, to tutaj zaświeca się odpowiednia dioda. Zobaczmy na materiały wykończeniowe. To jest zrobione z przyjemnego, miękkiego plastiku. Tutaj ładny napis Denon, bo w tym samochodzie mamy fantastyczne nagłośnienie audio właśnie tego znakomitego producenta. Tutaj wstawki skórzane z czerwoną, kontrastową nitką. To ma wszystko przypominać, że mamy tutaj do czynienia z samochodem o nieco podwyższonych osiągach. To jest bardzo ładne, to jest wykończone skórą. Tutaj w tych... Proszę? Twarde. Nie, to jest miękkie. To jest miękkie. W środku w tych kropeczkach jest czerwony kolor.
To jest też ładne aluminiowe wykończenie, oczywiście jest to wykonane z tworzywa. Kieszenie w drzwiach nie są niestety wyłożone żadnym materiałem, a więc to, co tam włożymy, będzie hałasować. Bardzo ładne fotele. Fotele typu sportowego, fotele regulowane manualnie, ale za to mamy tutaj funkcję masażu. No i zobaczmy, jak w tym samochodzie się będzie zajmować miejsce. Samochód jest dość niski, a więc wsiadanie dla osób starszych może być też nieco utrudnione, natomiast gdy już zajmiemy tutaj miejsce, gdy zajmiemy pozycję w Peugeotie 308, to trzeba przyznać, że jest bardzo wygodnie, bardzo tak rasowo, co potęguje jeszcze, wrażenie tego potęguje ta mała kierownica rodem z konsoli PlayStation. Zobaczcie, jaka ta kierownica jest niewielka. Tutaj ładny napis GT, do tego duże łopatki do zmiany przełożeń, a więc możemy sobie żonglować biegami tak, jak nam to będzie odpowiadać. Live Cockpit to rozpoczął właśnie ten model Peugeota. 308 była pierwszym modelem, w którym deska rozdzielcza wyglądała właśnie w ten sposób, czyli zegary umieszczone dość wysoko i żeby móc obserwować dobrze ich wskazania, to musimy znaleźć właściwą pozycję za kierownicą albo obniżyć maksymalnie kierownicę do dołu i obserwować te wskaźniki nad kierownicą, albo podnieść kierownicę do góry, a samemu trzeba się obniżyć w dół i obserwować wskazania prędkościomierza tu pomiędzy poduszką powietrzną a kierownicą. Myślę, że to pierwsze rozwiązanie jest zdecydowanie wygodniejsze, wymaga pewnego przyzwyczajenia, natomiast ma też swoiste zalety, że te zegary są niemalże na linii wzroku, gdy prowadzimy samochód. Deska rozdzielcza wykonana z miękkich tworzyw, tutaj to też jest wykończone taką kontrastową białą nitką, ma to sugerować, że jest to obłożone skórą, oczywiście niczego takiego tutaj nie ma, ale wygląda bardzo ciekawie. Twarde plastiki zaczynają się w dolnej części deski rozdzielczej i tyle. Aha, panoramiczny dach mamy, zobaczcie. To jest fantastyczny dodatek w tym samochodzie. Cały dach składa się z szyby. Oczywiście możemy zasunąć roletę, która tutaj w tym samochodzie jest i jest sterowana elektrycznie. No jak się zamykają? Przyzwoicie, jak się lekko zamyka, to ten dźwięk jest bardzo przyjemny. Jak trzaśniemy trochę mocniej, to coś tutaj rezonuje. No taka szóstka z minusem należy się w skali oczywiście od 0 do 10. Z tyłu też jest ładnie. Tutaj mamy wejście USB w takim dodatkowym schowku. Tapicerka wykończona częściowo skórą. Oczywiście jest to materiał ekologiczny. Tutaj mamy bardzo ładną alkantarę. Kanapa umieszczona trochę wyżej niż siedzenie z przodu. I jak jest z przestrzenią na tylnej kanapie? No, powiedziałbym, jest tak przeciętnie. Ja oczywiście ten fotel mam z przodu odsunięty dla swojej wygody. Mam 1,80 m wzrostu, natomiast no, można tutaj pojechać. Na pewno osoby wysokie będą miały problem ze znalezieniem właściwej pozycji, natomiast kolana się jeszcze mieszczą, bo fotele są wybrzuszone w tym miejscu, także kolana możemy tutaj spokojnie schować. Stopy mieszczą się też pod siedziskiem. Materiały wykończeniowe niezłe. Ten dywan jest naprawdę z niezłego materiału. To oczywiście nie jest żaden gruby welur, ale wygląda dobrze. Drzwi z tyłu są wykończone z tych samych materiałów jak drzwi przednie, czyli to jest miękkie. Tutaj mamy ekologiczną skórę. To też jest przeszyte czerwoną kontrastową nitką, a więc naprawdę wykonanie całkiem dobre. I zobaczcie, ta szyba aż sięga do oparcia tylnej kanapy. Cały dach jest ze szkła. To jest też taki jakby znak rozpoznawczy Peugeotów w dawnych latach. Dziś już tego nie ma, nie wiem dlaczego Peugeot zrezygnował z tych panoramicznych szyb, ale ta generacja 308, poprzednia generacja 308, 307, czyli samochód, który był przed nim, też bardzo często występował właśnie w odmianie SW z tym szklanym dachem. Dziś niestety ten dodatek już jest bardzo rzadki. 556 litrów bagażnika, mówisz, że dużo, Sebastianie? Całkiem sporo jak na samochód klasy kompakt. Pokrywa bagażnika otwierana ręcznie i ona jest wykonana z tworzywa, więc dzięki temu jest lekka i tutaj w ogóle nie było opcji otwierania elektrycznego. Musimy to posprzątać. Dobra, to się wytnie. Dobra, te wszystkie kurtki, te wszystkie. Więc 556 litrów bagażnika, całkiem ładnie wykończonego. To jest wykonane z przyjemnego w dotyku materiału. Tutaj z boku też mamy materiał
to jest rozkładanie oparć tylnej kanapy, a więc jeżeli będziecie potrzebować Państwo przewieźć tutaj trochę dłuższe przedmioty, to możemy bagażnik rozłożyć i zobaczcie, tworzy on wtedy taką idealnie zlicowaną powierzchnię. Ja pokażę to z tej strony, więc będzie można tutaj przewieźć naprawdę sporo rzeczy i fajnie, że ta szpara jest zakryta tapicerką, tutaj nic nie powpada, tutaj nic nie narobi nam absolutnie bałaganu. A, to jest dlatego tak zrobione, bo podobnie jak na przykład w samochodach Hondy, składając oparcie, obniża się też siedzisko. Właśnie dzięki temu mamy tutaj taką idealnie płaską podłogę bagażnika po rozłożeniu siedzeń. Tutaj jakieś wygodne przegródki do przechowywania jakichś drobiazgów. Klamka z Peugeota 508, oby tylko dziś nie została mi w ręce. Jest klamka... Tutaj fajny patent rodem z Volvo, taki haczyk do podwieszenia tej wykładziny bagażnika, bo mamy tutaj dostęp do nagłośnienia firmy Denon, czyli nie ma tutaj koła zapasowego, nie ma nawet miejsca na koło zapasowe. Jest zestaw naprawczy do naprawy przebitej opony i subwoofer i nagłośnienie firmy Denon. Tutaj jakiś drobny schowek na drobiazgi. Fajnie, że mamy tutaj też do czynienia z tymi szynami załadunkowymi. To jest przesuwane. Możemy sobie tutaj przypiąć do tego jakieś siatki, jakieś linki. Jeżeli będziecie Państwo przewozić tutaj coś gabarytowego, coś ciężkiego, to tym sposobem będzie można to zabezpieczyć. Teraz wcale się nie dziwię, że z tyłu było mi trochę ciasno, no bo zobaczcie, jak ja tutaj się rozsiadłem. Myślę, że aż tyle przestrzeni dla siebie nie potrzebuję. Mogę spokojnie o jeden lub dwa ząbki przysunąć się do przodu. Wówczas z tyłu tego miejsca będzie zdecydowanie więcej. Konsola centralna. Tutaj mamy start-stop, czyli nie ma tutaj żadnej stacyjki. Oczywiście były wersje też ze stacyjką, te tańsze z mniejszymi silnikami. Natomiast tu mamy i komfortowy, bezkluczykowy dostęp i uruchamianie za pomocą przycisku. Bardzo mi się podobają te nowe dźwignie zmiany biegów. One są wykonane trochę z aluminium, trochę ze skóry, trochę z tworzywa piano. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I w odmianie GT Line mamy też przełącznik właściwości jezdnych z trybami dynamicznymi. I od razu, nie wiem, czy usłyszałeś różnicę w dźwięku. Słychać dźwięk z głośników, dźwięk silnika o wiele większej mocy. Mamy też tryb ekonomiczny, czyli ile tych trybów tu jest? A, sportowy, ekonomiczny i... Jeżeli naciśniemy to jeszcze raz, czyli zgasną tutaj wszelkie kontrolki, wówczas mamy tryb taki zrównoważony, tryb domyślny. Ten nowy wyświetlacz i kokpit wymaga też pewnego przyzwyczajenia. Nawet ty, Sebastianie, na to zwróciłeś uwagę, że bardzo dziwnie zachowuje się obrotomierz, czyli i prędkościomierz, i obrotomierz schodzą się do środka. W normalnych albo w większości samochodów zawsze ten prędkościomierz i obrotomierz przesuwają się w prawą stronę. Tutaj mamy taki ruch do środka. Analogowe wskaźniki od prędkości i obrotów silnika. Tutaj mamy taki mały, drobny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz i możemy też sobie sprawdzić, ile zostało do przeglądu. 13 tysięcy kilometrów bądź 5 miesięcy i mamy też podany zasięg płynu AdBlue. Tutaj w desce rozdzielczej mamy wkomponowany ciekłokrystaliczny wyświetlacz od multimediów. W tej wersji, w tym roczniku mamy już Android Auto, Apple CarPlay, więc możemy sobie połączyć smartfony z naszym samochodem. Tutaj pod ikonką samochodu ustawienia pojazdu mamy tutaj system Park Assist, mamy czujniki parkowania przód, tył i mamy też tutaj taką ciekawostkę, zaskakującą ciekawostkę, adaptacyjny tempomat. O tym sobie opowiemy później, zobaczymy, jak to działa. Natomiast właśnie też 308 była pierwszym modelem tego francuskiego producenta, gdzie to urządzenie było dostępne. No to włączamy tryb sportowy. Od razu tutaj na wyświetlaczu mamy dodatkowe wskaźniki do ładowania mocy i pokazane to wszystko jest w formie graficznej. No i zobaczcie, jak ten samochód się prowadzi. Bardzo fajna poręczna kierownica. No, słychać? Nawet takie delikatne... Co to było? Popcorn? Strzał w rurę wydechową, no niesamowite, nie wiedziałem, że coś takiego w Peugeocie jest. Bardzo ładnie to jedzie, zapowiada się ciekawy
teścik, wjedziemy tylko na drogę publiczną, zobaczymy jak ten samochód się rozpędza. Bardzo ładnie pracuje skrzynia biegów. W ustawieniu sportowym czuję takie nieco bardziej brutalne wbijania poszczególnych biegów. No i zobaczcie na ten prędkościomierz, na ten obrotomierz, to wszystko schodzi się do środka. Trzeba się troszeczkę do tego przyzwyczaić. Bardzo ładne podświetlenie deski rozdzielczej. W ogóle tło tych zegarów obrotomierza i prędkościomierza też ma taką nieco inną formę niż w takich zwykłych, cywilnych odmianach 308. Wygląda to troszeczkę jak karbon, tak? Dobrze ja to kojarzę? Sebastian? Widać, widać, tak? Tak, coś takiego jest, nie? I to czerwone podświetlenie deski rozdzielczej jest bardzo ładne. A, zobaczcie, gdy włączyłem tryb ekonomiczny, od razu zmieniło się na białe, już nie jest takie atrakcyjne jak poprzednio, a w trybie tym zrównoważonym też jest białe, czyli tylko w trybie sportowym zmienia się na czerwone i zobaczcie, od razu wskazówka obrotomierza drgnęła, samochód zredukował bieg o jeden w dół po to, żeby właśnie wywołać takie subiektywne odczucia, że mamy tutaj do czynienia z tą wzmocnioną wersją, że ten samochód jest nieco szybszy niż w rzeczywistości, natomiast no, jest całkiem szybki, no, 180 koni, 400 Nm w tak średniej wielkości samochodzie to naprawdę dobre wartości. Przecież takimi parametrami może poszczycić się też BMW serii 5. No tam co prawda mamy 10 koni więcej, ale newtonometrów są takie same wartości. Ciągnie ładnie do AMG, to nie jest. No AMG to nie jest, ale jedzie całkiem nieźle. Jest okazja, żeby wypróbować adaptacyjny tempomat. Obsługujemy go dźwigienką po lewej stronie przy kierownicy. Typowe to jest takie typowe rozwiązanie dla Peugeota i Citroena. Oddzielny kontroler do obsługi tej funkcji. No i wystarczy ustawić sobie prędkość, ustawić odstęp od poprzedzającego pojazdu i samochód jedzie sam. Tutaj nie ma asystenta pasa ruchu, a więc my kierujemy, nie ma tutaj żadnej autonomicznej jazdy, ale był też asystent pasa ruchu, był dostępny w 308. Tutaj mamy tylko to monitorowanie martwego pola i adaptacyjny tempomat. Zobaczcie, jak dobrze to funkcjonuje. Ja nie muszę pilnować odstępu, nie muszę pilnować prędkości. Ustawiłem sobie lekko powyżej 100 km na godzinę. Przed nami pojazd, a więc jedziemy 90 kilka i tutaj w trybie sportowym mamy też wskaźnik aktualnie używanego biegu, a więc D7 oznacza to, że jedziemy na siódmym biegu i przy prędkości około 100 km na godzinę mamy jakieś 1600 obrotów, a więc będzie cicho i będzie też ekonomicznie. No też warto o to zapytać, albo pewnie będziecie Państwo ciekawi, jak ten samochód jest ekonomiczny, jak ten samochód spala. Zobaczcie, na bardzo długim dystansie, bo ponad 10 tysięcy kilometrów, licznik zlicza tylko do takiej wartości, może to równie dobrze być od nowości zarejestrowane, 6,4. Myślę, że z racji przebiegu ten samochód jeździł sporo po niemieckich autostradach, a z racji tego, że tam jest też sporo odcinków bez limitu prędkości, ktoś tym samochodem poruszał się z większymi prędkościami niż dopuszczalne w Polsce, a więc 6,4 należy uznać za bardzo dobry wynik. No to włączmy jeszcze sobie ten tryb komfortowy. Jak teraz będzie? No trochę ciszej. Znaczy silnik słychać tak samo, natomiast po prostu nie ma tego dźwięku z głośników i jest bardziej komfortowo. Ale ja muszę Ci przyznać, Sebastianie, że podoba mi się ten dźwięk z głośników. Lubię takie podbijanie odgłosu silnika, szczególnie tu, gdzie mamy do czynienia ze zwykłym dieslem, a więc jego dźwięk nie jest jakoś bardzo pociągający i bardzo, bardzo seksowny, tak to nazwijmy, a tutaj, gdy włączymy sobie ten tryb sportowy, jest nieco inny i zobaczcie, aktywny tempomat hamuje przed zakrętem, ja nie dotykam hamulca. Muszę powiedzieć, że działa to bardzo sprawnie i samochód nie jest tutaj w tym momencie jakiś natarczywy, nie jest nadpobudliwy, utrzymuje ten zadany odstęp, więc myślę, że z tego urządzenia będzie można często korzystać, nawet na takich drogach jak my jedziemy tu dziś obwodnicą Mielca, włączamy sobie ten aktywny tempomat i jedziemy spokojnie i komfortowo. Skrzynia biegów zachowuje się tak po sportowemu, no i zobaczmy ciasny zakręt, co tutaj się będzie dziać. Bardzo dobrze sobie poradził, bardzo stabilnie, zobaczcie jak fajnie ciągnie na wysokie obroty. Hamulce też są niezłe, naprawdę samochód ma bardzo dobre opóźnienie, wystarczy
lekko wcisnąć pedał hamulca i od razu wytracamy prędkość, no bo to też nie sztuka rozpędzić się tym samochodem, sztuka bezpiecznie wyhamować, sztuka ograniczyć odpowiednio prędkość przed zakrętem, tak żeby jechać bezpiecznie i nie stwarzać zagrożenia dla siebie i dla innych. No to co, Sebastianie, podsumowując, czy to jest tylko rasowo wyglądające kombi, czy jest to lew w owczej skórze? Jak ty byś określił? Troszkę jedzie, trochę rasowo wyglądające kombi, ale też trochę taki wilk w owczej skórze albo lew w owczej skórze. Można tym samochodem pojechać nieco szybciej i można trochę się zdziwić. 180 koni, 400 Nm momentu obrotowego w popularnym kombi to naprawdę jakieś absurdalne wartości. Dziś w takich samochodach mamy dostępne jedynie silniki 1,5 litrowe, dieslowskie, bądź też silniki o pojemności 1200 cm3 o 3 cylindrach, a więc 2.0, 180 koni to w ogóle jakiś bardzo duży motor. Tego na pewno w nowym samochodzie już nie dostaniemy. I odpowiadając na pytanie z wyszukiwarki Google'a, jaki jest najlepszy silnik do Peugeota 308? No, najlepszy jest zdecydowanie najmocniejszy. Jeżeli oczywiście taki samochód jest w Państwa zasięgu finansowym, to warto sprawić sobie właśnie 308 z tym motorem. Ten silnik będzie bardzo trwały, będzie dawać mnóstwo przyjemności z użytkowania, z eksploatacji, będzie zadowalał się też rozsądnym spalaniem. Myślę, że niewiele większym od tych mniejszych diesli typu 1.5, i ten motor jest bardziej dopracowany. Tutaj nie ma absolutnie żadnych problemów, które możemy spotkać w silnikach 1,5 litrowych z rozciągającym się łańcuchem spinającym wałki. Ten motor jest trwały, jest bardzo udany i poszukiwany też, tak jak widzę, jak rozmawiam z Państwem, jako klientami, szukacie właśnie tych motorów, czy w Citroenie, czy w Peugeocie 308, 508, wszyscy chcecie Państwo dwulitrówkę, a więc podzielacie też moje zdanie, że do Peugeota 308 najlepszy jest największy dostępny silnik. I do tego Państwa zachęcam. Dziękuję za odcinek. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdybyście Państwo byli zainteresowani tym Peugeotem, chcieli dowiedzieć się czegoś na jego temat więcej, to w opisie filmu znajdziecie Państwo szereg dodatkowych informacji. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!